Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim chyba odcinku zręcznego vloga. Ostatnio robi się z tego daily vlog trochę. Aczkolwiek nie do końca opowiadam może o wszystkim, co się danego dnia wydarzyło, więc też nie można tego do końca nazwać daily vlogiem. Po prostu wrzucam praktycznie codziennie wieczorem takiego vloga i jakoś tak wychodzi. Ostatnio siedzę sobie z moją kostką miłości. Właśnie. Moja kosteczka, kompaniotki. Moja ukochana kosteczka. W każdym razie, co o czym sobie dzisiaj pogadamy? Ostatnio grałam sobie w wolnym czasie w przygodówkę Anna's Quest. Miałam ją w sumie już od dość dawna, bo dostałam ją w prezencie. Natomiast jakoś przydzieliłam ją do konta na Steamie i po prostu o niej trochę zapomniałam. Niestety, przyznaję się bez bicia. Ale w końcu udało mi się do niej zabrać. I muszę przyznać, że trochę mnie wciągnęła, jak... Ponieważ ogólnie gra jest od twórców The Dark Eye, czyli The Delic Entertainment. No zresztą nie tylko od The Dark Eye, bo od The Pony na przykład. Przepraszam za dziwne dźwięki, jeśli je słyszycie. Coś sąsiedzi na górze robią dziwnego. Dziwne rzeczy. Albo to duchy. Tak też może być. W każdym razie... O czym to ja mówiłam? Aha. Jest to właśnie gra twórców The Delic Entertainment, więc mam do nich mieszany stosunek, że tak to ujmę. Ponieważ nie wszystkie gry ich mi się podobają i właściwie zazwyczaj większość mnie nie przekonuje do tego, żeby w nie zagrać. The Dark Eye było w sumie takim jednym wyjątkiem wśród wielu, tak mi się wydaje. No i Anna's Quest myślę, że do tych wyjątków też się będzie zaliczyć, aczkolwiek też nie jest to gra jakaś taka bardzo wybitna, bym powiedziała. Po prostu znaczy ogólnie gierka jest taka bardzo komiksowa, taka bardzo, nie wiem, przyjazna dzieciom, tak mi się wydaje, ponieważ no, kierujemy tam małą dziewczynką. Swoją drogą, takie nawiązanie trochę do LOL. Mała Anka z misiem. Tak, to zdecydowanie chyba ktoś z Dedelików gra w LOLa. Doszukajmy się jakichś tajemniczych, ukrytych motywów. No, także wyruszamy tą małą dziewczynką w podróż. Ponieważ ta mała dziewczynka, Anka, mieszka z dziadkiem na farmie. No i okazuje się, że dziadek pewnego razu zachorował i dziewczynka postanowiła wyruszyć w podróż, żeby znaleźć lekarstwo dla tego dziadka. Dziadek oczywiście jej zabronił wychodzić jakby poza farmę, ponieważ świat jest zły i okrutny. No i czyha tam na nią bardzo dużo niebezpieczeństw. No i oczywiście natykamy się na te niebezpieczeństwa, ale oczywiście z naszą pomocą Ania sobie świetnie radzi. No i ogólnie gierka jest całkiem przyjemna. Taka właśnie komiksowa, animowana, więc wygląda przyjemnie. Natomiast co mnie tak trochę drażniło w tej grze, to... I ogólnie nie wiem, mam wrażenie trochę w uniwersum, znaczy nie w uniwersum, właściwie o tych grach od The Delic Entertainment zawsze gdzieś tam się przewijają nazwy niemieckie albo niemieckopodobne, albo nazwy właśnie albo miejsc, albo postaci. Ja ogólnie nie lubię języka niemieckiego. Miałam w szkole, musiałam się uczyć w liceum języka niemieckiego
I bardzo mi się on nie podobał. W dodatku miałam bardzo nieprzyjemną nauczycielkę, która mnie jeszcze dodatkowo zraziła do tego języka. I po prostu nie lubię. Nie lubię języka niemieckiego, nie lubię nazw niemieckich i strasznie mnie drażni, jak gdzieś w grach są jakieś odniesienia niemieckie albo właśnie jakieś nazwy, a tam się przewijają. Jest na przykład miasteczko, które się nazywa Wunderhorn. Jak słyszę tą nazwę, to mnie po prostu ciarki biorą. Nie wiem czemu tak jest, ale strasznie źle reaguję na tego typu rzeczy i wolałabym, żeby na przykład te nazwy były angielskie albo, nie wiem, no już jakiekolwiek inne, byle nie niemieckie albo austriackie albo jakieś inne niemieckopodobne języki, więc nie wiem. No, poza tym jakby klimat tych gier od The Delicate Entertainment jest właśnie jakiś taki dziwny, taki ciężko mi określić, co dokładnie mi w nim nie pasuje, ale coś takiego jest innego, przez co te przygodówki, nie wiem, no jakoś kiedyś te inne przygodówki od innych twórców jakieś bardziej mi się podobały, natomiast te właśnie jakoś, no, coś w nich jest takiego. No, ale poza tym gra jest całkiem fajna, ma dużo fajnych zagadek. Taki typowy, jest to typowa przygodówka point and click, więc trzeba tam dużo zbierać przedmiotów, oddawać je konkretnym postaciom i tak dalej. Także jeśli interesujecie się takimi klimatami, to możecie sobie spróbować. W każdym razie. No, udało mi się ukończyć. Mam też zaczętą grę Obduction. Jest to gra podobno twórców Myst i Riven, więc były to jedne z najtrudniejszych przygodówek, jakie wyszły kiedykolwiek na komputery. Ja osobiście nigdy w Mysta nie grałam i w Riven też nie, natomiast oglądałam w formie let's playa chyba kiedyś na YouTubie i tak w sumie mi się spodobało, że chętnie, znaczy nie, w sumie ja nie kupiłam, tylko też dostałam Obduction i sobie trochę gram w to. Także zaczęłam i tam powoli się posuwam do przodu. No, także w sumie to nam jeden temat wyszedł dzisiaj. W sumie nie wiem, nic ciekawego za bardzo więcej nie mam do powiedzenia. Jakbym miała kiedykolwiek coś ciekawego do powiedzenia. Tak. Poza tym nic specjalnego dzisiaj jakoś tak nie robiłam. Szukałam butów. Szukałam butów, bo moje koty postanowiły zniszczyć moje buty. Podrapały mi, że tak powiem, moje skórkowe, ładne buty. I zostałam bez butów. Musiałam sobie kupić nowe. Zwłaszcza, że właśnie idę jutro na IEM-y i nie miałabym w czym pójść. Więc musiałam iść poszukać butów i kupiłam buty. Także jest spoko. I teraz chowam przed kotami, bo niedobre koty. No cóż, takie rzeczy też się zdarzają. Mimo, że drapak mają, to. No cóż, smutek. No, także jutro może właśnie nagram. Mam nadzieję, że mi się uda. To nagram albo coś z IEM-ów, albo już po IEM-ach jakieś moje wrażenia. Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, czy tam coś ciekawego będzie się działo. Oprócz meczy, oczywiście, Counter-Strike'a. No, ale zobaczymy. Zobaczymy. Także co jeszcze? O, możecie dać znać, czy graliście w Anna's Quest. A jeśli nie, to czy zamierzacie? Ogólnie fajna gierka. Albo czy macie też takie problemy z innymi językami, na przykład jakiegoś języka bardzo nie lubicie, albo was drażni właśnie jakiś język i nie wiem, nie lubicie go słuchać o grach. Czy coś takiego też możecie pisać w komentarzach. Chętnie poczytam. No i cóż, no, do następnego zręcznego vloga.
Cześć.